Cześć, z tej strony Bartek. I także Michał. Dzisiejsza nasza prezentacja pod tytułem To nie tak jak myślisz, Dewie, kilka zdrad, o których nie posądziłbyś swojego języka programowania. To kompilacja rzeczy, które można znaleźć często w kodach różnego rodzaju deweloperów. Powiemy o błędach, które wynikają z niewiedzy, które wynikają z pośpiechu, które wynikają być może z braku doświadczenia i tego, jak się przed takimi błędami ochronić. Zobaczymy, gdzie dzisiaj zaprowadzą nas przeklejanie kodu w ciemno ze staka, gdzie rzucimy sobie okiem na to, jak powinniśmy ten bezpieczny kod tworzyć i jakie najczęstsze przypadki znajdowaliśmy w ramach naszej pracy jako pentesterzy. Rzucimy sobie okiem najpierw na dzisiejszy rozkład jazdy, na agendę, o czym my będziemy w ogóle troszeczkę bardziej szczegółowo mówić. Na samym początku dwa zdania dosłownie o nas, skąd się wzięliśmy i co w ogóle robimy, a potem już czysta merytoryka do samego końca. Powiemy sobie o błędach związanych z porównywaniem zmiennych, w szczególności w językach słabo typowanych. Powiemy o pseudokolizjach, powiemy o żonglowaniu typami. Tutaj patrzę na ciebie, PHP. Przejdziemy do rzeczy troszeczkę bardziej ogólnych. Zobaczymy i zastanowimy się nad tym, co się dzieje z Unicode'em w momencie, kiedy zaczynamy go przetwarzać i co się może niedobrego stać na naszym szczególnie backendzie. Powiemy sobie o tym, jak łączyć ścieżki, jak wygląda proces tworzenia ścieżek przy uploadzie plików, przy wypakowywaniu i również na to, na co trzeba zwrócić uwagę. O parsowaniu URL-i można robić właściwie osobną prezentację, natomiast my skupimy się tutaj na kilku również najważniejszych rzeczach związanych z tym, jak bezpiecznie zarządzać URL-ami, jak bezpiecznie wykonywać requesty i również na co zwracać uwagę, kiedy aplikacje są połączone czy gadają między sobą. Czymże byłaby prezentacja również związana z bezpieczeństwem i kodem, gdybyśmy nie wspomnieli trochę o regexach, więc będzie również kilka slajdów o regexach. Rzucimy sobie okiem na to, co w regexach czyha i na czym powinniśmy się skupiać. Każdy z nas podczas tworzenia kodu prawdopodobnie importuje też biblioteki zewnętrzne. Rzucimy sobie okiem na to, jak tymi bibliotekami zewnętrznymi dobrze zarządzać i gdzie tam może czyhać na nas niebezpieczeństwo. A na samym końcu taka być może kwestia, która mogłaby się wydawać, że odeszła już do lamusa, została przekierowana do DevNula i zapomnieliśmy o niej, ale wrócimy jeszcze na chwilę do tematu związanego z SQL Injection. Zobaczymy, czy ten SQL Injection to na nas czyha, czy jednak nie i na czym powinniśmy się skupić w momencie, kiedy wydaje nam się nawet, że używamy takich rzeczy jak parametryzowane zapytania i niby jesteśmy bezpieczni. Dwa słowa o nas jeszcze na samym początku, kim jesteśmy. Ja jeszcze raz nazywam się Bartłomiej Wierzbiński. Na co dzień jestem konsultantem IT Security. Jestem szkoleniowcem, prelegentem, pentesterem. Mam też swoje trzy grosze w Silcode, w którym razem z Kubą staramy się walczyć o prywatność użytkowników w sieci. Jeżeli ominęliście, to bodajże dwa dni temu Kuba również miał swoją prezentację a propos o tego, jak zbudować stronę www zgodną z RODO. Zachęcam do rzucenia okiem. I jeżeli jakieś wolne chwile mi zostają, to wraz z Michałem gramy w drużynie hackdeboxowej Alpha Pawners. Zdarza mi się w CTF-ach również brać udział, także pewnie na tych arenach też można mnie znaleźć. Dobra, no to tak jak tutaj wcześniej zostało wspomniane, ja nazywam się Michał Rzeczek. Ogólnie jestem pentesterem, zajmuję się webówkami, mobilkami, a także infrastrukturą. Na co dzień współpracuję z firmą Securitum jako konsultant do spraw bezpieczeństwa IT. I razem tutaj z Bartkiem gramy w drużynie Alpha Pawners, rozwiązujemy wspólnie maszynki na HackDboxie, czy tam ciśniemy jakiegoś CTF-a. Myślę, że tym krótkim wstępem możemy przejść do dalszej części naszej prezentacji, czyli tej merytorycznej, która was naprawdę tak interesuje. Zacznijmy od PHP Type Junglingu. Czym jest ten atak? Więc żeby go zrozumieć, przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić, że w języku typu PHP występują są dwa operatory porównania. Pierwszy z nich, no to są te podwójne równa się, jest to porównywanie słabe. Drugi z kolei jest to porównywanie silne. Czym się różni porównywanie słabe od silnego? No to w porównywaniu słabym dwie wartości są porównywane tylko PHP tak jakby bierze tylko ich wartości i na tym się wzoruje. Więc jeżeli mamy na przykład stringa 0 oraz inta 0, no i porównując te dwie wartości, to da nam true. W przypadku
porównywania silnego, no to nie wystarczy sama wartość. Musi być także określony typ naszych zmiennych, więc żeby było true, no to musi być int 0 oraz int 0 i wtedy da nam true. Tak pokrótce mówiąc. Więc przejdźmy dalej do kodu. OK. I na czym polega to tak naprawdę żonglowanie tego typami? Na czym polega tak zwane żonglowanie typami? Więc będziemy chcieli wykorzystać mechanizm dynamicznego dopasowywania typów do zmiennych w języku PHP i porównywania tego, czyli to, o czym wcześniej wspomniałem. Więc mamy tutaj dwa przykłady. Pierwszy jest to porównywanie zmiennej int 0 do jakiegoś tam stringa. No i jeżeli jest OK, no to nas zaloguje do aplikacji, jeżeli nie, no to po prostu zwróci nam, że są bad krecy. Drugie, no to jest to porównywanie dwóch haszy MD5 i ta sama zasada. Jeżeli będą poprawne, to nas zaloguje, jeżeli nie, no to oczywiście wywali nam błąd. Więc zachęcam wszystkich, żeby przez 10 sekund przeanalizować te dwa kody, no i wpisać wyniki tutaj na czacie. Dzięki temu każdy będzie mógł się sprawdzić, czy dobrze myślał. Więc oraz odliczanie, czas start. Dobra, myślę, że tyle wystarczyło. Jedziemy z wynikami. OK, więc dla pierwszego przypadku okazało się, że udało nam się zalogować do aplikacji. Jak to jest możliwe? Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli mamy porównywanie słabe, to PHP działa tak, że jeżeli widzi danego inta, czyli w tym przypadku int 0, i stara się go porównać do stringa, to ten string jest tak jakby pod spodem zamieniany na string 0. Więc tak naprawdę w tym porównaniu porównujemy int 0 ze stringiem 0, a nie z tym stringiem, co jest wpisany. I tak jak tutaj była tabelka wcześniej pokazana, int 0 równa się, porównywanie inta 0 do stringa 0 daje nam po prostu true. Dlatego jesteśmy w stanie się uwierzytelnić w aplikacji. Ale ktoś może powiedzieć, że OK, no to co w takim razie, jak przesyłamy parametry postem i tam na pewno będzie string? No sprawa jest bardzo prosta, bo dajmy na to, że mamy aplikację, która wykorzystuje JSONa, no to w JSONie zgodnie ze specyfikacją możemy określić, czy wartość będzie typu int, czy wartość będzie typu string przy wykonaniu funkcji JSON decode. On sam to sobie dynamicznie określi. Więc dzięki temu będziemy mogli w stanie wstrzyknąć naszego 0, czyli naszą tą wartość. No i jeżeli mamy zaimplementowany w ten sposób mechanizm uwierzytelniania, co jest bardzo błędne, no to jesteśmy w stanie tak naprawdę dorwać się do każdego konta. Przypadek drugi jest według mnie ciekawszy, dlatego że z tego, co widać, no to wydaje nam się, że porównujemy stringi. No okej, okay. Tylko PHP tak naprawdę widzi tutaj semantykę matematyczną. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest ciąg znaków tutaj, jak tutaj widzicie, MD5 to check, jest 0, literka E oraz ciąg cyfr. I to PHP widzi jako 0 do potęgi ileś tam. A jak dobrze wiemy, 0 do potęgi ileś tam, no to jest 0. Więc jeżeli podamy mu takiego samego, w sensie nie takiego samego hasza, tylko innego hasza zgodnie z tym wzorem, to uda nam się po prostu zalogować do tej aplikacji i dzięki temu wywołać taką pseudokolizję. Jak ta pseudokolizja się nazywa? No to przejdźmy do kolejnego slajdu. Są to tak zwane magiczne hasze, czyli predefiniowane hasze, które wykorzystywane są do ominiania mechanizmów uwierzytelniania, no i właśnie atakowania aplikacji za pomocą właśnie type junglingu. Jeżeli ktoś chciałby sobie sprawdzić takie predefiniowane te hasze, no to zachęcam tutaj do wejścia w ten link na GitHuba. Tam mamy zbiór dużej ilości tych haszy dla różnych algorytmów haszujących, i tych słabych, i troszkę tych silniejszych. Wiem, że jest, że komuś się udało wygenerować właśnie dla Bcrypta, PKBEDF też bodajże. No i możemy właśnie w ten sposób testować naszą aplikację, sprawdzać, czy ten mechanizm uwierzytelniania nie wykorzystuje podwójnych znaków równa się, czyli z porównywania słabego, i dzięki temu zweryfikować tak naszą aplikację. Jakie jest remedium? Zawsze używać silnego porównywania, czyli trzech znaków równa się. To z mojej strony tyle, jeżeli chodzi o PHP Type Jungling i Magic Hashy, i oddaję głos tutaj Bartkowi do Unicode Case Collision. Jeżeli chodzi o mój dzisiejszy hat-trick związany z bezpieczeństwem, to przejdziemy do pierwszej z tych rzeczy. I to jest właśnie sprawy, które wychodzą na jaw w momencie, kiedy zaczynamy bawić się i
używać różnego rodzaju wielkości znaków w naszej aplikacji. Tutaj jest na slajdzie mamy snippet kodu napisany w PHP. On oczywiście w tej formie się nie odpali, ale służy tylko do przedstawienia, o co chodzi. W tym miejscu na samym początku też zachęcam, żeby rzucić okiem na wpis Johna na swoim blogu pod tytułem Hacking GitHubs Out, ponieważ właśnie tego typu błędy można było jeszcze bodajże 3 lata temu znaleźć w GitHubie i przejmować konta u innych użytkowników. Natomiast przechodząc do tego kodu, rzućmy okiem, co na nim mamy. Po pierwsze pobieramy jakąś zmienną z geta, przypisujemy do zmiennej PHP-owej, w tym przypadku PHP-owej o tej samej nazwie. Warto też zauważyć, że tego typu błędy, one nie są skorelowane z konkretnym językiem programowania. To wcale nie musiałby być PHP. Tutaj tego typu operacje można by było wykonywać na przykład w Pythonie i taki kod też by mógł być jak najbardziej podatny. Wyciągamy z bazy danych jakiś token resetujący hasło w tym przypadku. No i jeżeli taki token znajdziemy, to jest on wysyłany mailem do tego użytkownika, który o niego poprosił. No i tutaj następuje pewien zgrzyt. Tym zgrzytem jest funkcja str2upper, zamieniająca znaki w stringu z małych na wielkie. Dlaczego mamy tu zgrzyt i dlaczego przez nią ten kod wcale nie jest bezpieczny i można przejmować konta innych użytkowników? Jeżeli troszeczkę zagłębimy się w Unicode'a i zobaczymy, co tam pod spodem siedzi, to siedzi coś takiego. Czyli w momencie, kiedy reprezentujemy unicode'owe znaki, to one mają jakiś code point, jakąś wartość wyrażoną heksadecymalnie. Takie standardowe i wzięte z tabeli ASCII, które prawdopodobnie macie na klawiaturze, ma code point heksadecymalny 69. W momencie, kiedy taki znak przechodzi przez funkcję toUpper, zostaje on zamieniony na inny znak, na inny code point o wartości 49, który odpowiada no, naszemu dużemu i, naszemu. Natomiast są inne pewne znaki, dzięki którym można wywołać, nazwijmy to, kolizję. Tutaj na przykładzie zaprezentowałem również za namową, że się tak wyrażę, z Johna z blogu, tureckie i. To jest tureckie bezkropkowe i o code pointie o wartości 131. No i ten znak ma to do siebie, że w momencie, kiedy przepuścimy go przez toUpper, no to on ląduje jako to samo, co poprzednio, czyli jako zwykłe duże i o code pointie 49. Czyli wywołaliśmy taką troszeczkę pseudokolizję, jeżeli chodzi o znaki unicode'owe. No i teraz należy tutaj zauważyć, że takich znaków jest oczywiście więcej. To jest tylko jeden konkretny przykład z tureckim i. Wszystkie te pary znaków, ale znaczącą ilość par tych znaków można też na blogu Johna wyczytać, rzucić okiem. I takich kolizji można wywoływać więcej. Co więcej, ona jest możliwa również w drugą stronę. Czyli jeżeli mamy funkcję typu toLower i jesteśmy w stanie zamienić znak na mniejszy, to wtedy w tą stronę też kolizja zachodzi i wydaje mi się, że właśnie nawet ta wersja toLower była tą konkretną, która była w GitHubie. No dobra, i w momencie, kiedy wiemy, że coś takiego się pod spodem dzieje, no to wiemy już, jaki problem może to generować. Zakładając konto o adresie e-mail w tym przypadku, podobne do już istniejącego, korzystając z takiego znaku specjalnego, nazwijmy go, można próbować przejmować konta użytkowników. Mamy w tym momencie sytuację, że konto istniejącego użytkownika, testiop@xyz.com, właściwie e-mail tego użytkownika, po przerzuceniu na toUpper, na wielkie litery, jest w sumie tym samym mailem, co podobny z użyciem tureckiego i, czyli steiop, przy czym i jest tureckie. Ono przy string to upper będzie dokładnie tą samą wartością. No i w momencie, kiedy wrzucimy takie nasze zmanipulowane tureckie i do czegoś takiego, no to wyciągnięty zostanie token prawdopodobnie innego użytkownika, tego z normalnym, zwykłym i zostanie wysłany do nas, dlatego że no, tutaj w tym przypadku ten mail, wysyłka maila występuje na adres, który został pobrany z geta, a nie na ten, który został wyszukany w bazie. I ten drobny niuans powoduje, że można przejmować konta użytkowników. Podatność może nie do końca jakaś oczywista, natomiast według mnie ciekawa i samemu udało mi się taką kiedyś raz znaleźć. I pamiętam zaskoczenie ludzi, którym pokazywałem to wtedy, że coś takiego istnieje. Także zachęcam do sprawdzenia, czy przypadkiem string to upper się gdzieś tam nie zachodzi. To też dosyć popularne jest przy okazji nazw domenowych. To tam też takie rzeczy mogą się różnego rodzaju dziać, nie tylko przy mailach. Także zachęcam do rzucenia okiem na swój kod. Temat numer dwa. Łączenie ścieżek. Tutaj akurat przykład z Pythonie. Zaraz rzucę jeszcze fragment z Javy.
Łączenie ścieżek w Pythonie. Jest taka funkcja wykorzystywana według mnie dosyć często z biblioteki OS, czyli PathJoin. No i tutaj w momencie, kiedy zaczynamy łączyć kilka elementów ze sobą, to możemy natrafić na pewien zgrzyt. No i ten zgrzyt następuje w momencie, kiedy jeden z elementów, które łączymy, zawiera znak odpowiadający wierzchołku drzewa plików w systemie operacyjnym, tak to nazwę. Czyli jeżeli z lewej strony mamy przykład Linuxowy, to będzie to znak slasha, a w przypadku Windowsa to mogą być slashe, mogą być backslashe, a nawet litera dysku, co ciekawe, jest takim elementem, który powoduje, który jest tym właśnie rootem plikowym. No i w momencie, kiedy taki element z zawartością drzewa, wierzchołka drzewa plików znajdzie się w takim PathJoinie, no to PathJoin ma to do siebie, że on ignoruje wszystkie inne rzeczy, czyli jeżeli mamy tutaj takiego PathJoina i połączymy zwykłe trzy elementy ABC, dostaniemy ścieżkę ABC. Natomiast jeżeli damy na przykład slasha albo backslasha na Windowsie, to inne elementy PathJoina zostaną zignorowane. To oczywiście ma duży sens i należy się bardzo tego przestrzegać, w szczególności jeżeli któryś z tych rzeczy to jest na przykład nazwa pliku albo fragment ścieżki, którą pobieramy gdzieś tam od jakiegoś użytkownika. Czy to z geta, czy to z posta, a być może wypakowujemy zipa, o czym jeszcze za chwilę. Także pamiętajcie o tym, żeby rzucić okiem, po pierwsze, czy są takie miejsca, a po drugie, żeby nie dawać użytkownikowi możliwości robienia takich rzeczy. Moglibyśmy wykonać taki trochę path traversal bez kropek, ale o tym jeszcze za chwilę. Tutaj jeszcze przykład z Java, w którym kwestia podobna, biblioteka import paths. No i tutaj też w zależności od tego, czy podaliśmy slasha przed usersami, czy nie, no to mamy całą ścieżkę albo tylko jej fragment. W różnych językach programowania może to różnego rodzaju problemy rodzić. Tutaj akurat przykład, w którym mamy wypakowywanie zipa. Jeżeli wrzucilibyśmy plik o takiej nazwie do tego zipa, który w momencie, kiedy zostałby wypakowywany, no mógłby zostać wypakowany nie w tym miejscu. W PHP to już w ogóle jest przykro, no bo w tym momencie moglibyśmy po prostu wykonać ten skrypt, no bo PHP jest takim językiem, że można te skrypty po prostu wykonywać, ale taki Python wcale nie jest dużo lepszy, bo jeżeli moglibyśmy na przykład nadpisać któryś ze specjalnych plików Pythona, taki jak chociażby init.py, no to całkiem prawdopodobne, że udałoby nam się również dostać wykonanie kodu na takiej maszynie. Także zwracam szczególną uwagę na łączenie ścieżek, niekoniecznie w tych dwóch językach, we wszystkich, w których programujecie, żeby sprawdzić, jak zachowuje się taka funkcja w momencie, kiedy dorzucamy do niej takie smaczki jak wierzchołek drzewa plikowego. Trzecią ciekawą kwestią związaną z parsowaniem URL-i jest, przepraszam, co ciekawą kwestią jest ta związana z parsowaniem URL-i. O parsowaniu URL-i można, tak już powiedziałem, robić naprawdę osobne prezentacje. W tym miejscu zachęcam do rzucenia okiem na prezentację z konferencji Black Hat z 2017. Tam bodajże Orange Tsai miał taką prezentację dosyć długą na temat parsowania URL-i. Ja zainspirowany tym postarałem się przygotować i zaprezentować wam tutaj takie dwa ciekawe przykłady. Rzućmy okiem na ten pierwszy, czyli moje pytanie brzmi w tym przypadku, na jaki port właściwie kieruje ten URL? W momencie, kiedy rzucilibyśmy sobie okiem, no to ja na przykład pewien nie jestem. Natomiast dam wam chwilkę, dosłownie również 10 sekund z zegarkiem w ręku, żebyście się zastanowili, gdybyście mieli powiedzieć, to na jaki URL, przepraszam, na jaki port kieruje taki URL? No wiem, że to jest ruch HTTP, wiemy, że to jest tam jakiś server localhost, a to nie ma znaczenia, ale na jaki port? 48 czy 49? 10 sekund i możemy przejść do odpowiedzi. Dobra, 10 sekund minęło. No cóż, odpowiedź brzmi, no to zależy. W PHP to na przykład zależy od funkcji. W momencie, kiedy wzięlibyśmy taką, no uważam, dosyć popularną PHP-ową funkcję, do odczytywania czytania plików, czy to z dysku, serwera, czy w ogóle skądś inąd, na przykład właśnie jakichś zdalnych zasobów, no to taki file getContents połączyłby się na 48. Stwierdziłby, że to 48 są portem i on stamtąd weźmie rzeczy. Ale gdybyśmy na przykład użyli parse URL w PHP i chcieli najpierw jakoś ten URL przeparsować, zwalidować, sprawdzić, gdzie on idzie, albo wykonać w ogóle jakieś operacje na nim,
to z parse URL-a dowiedzielibyśmy się, że portem są 4.9, a nie 4.8 i to może powodować dosyć duże zgrzyty, no bo w momencie, kiedy mamy najpierw jakąś walidację, nie wiem, być może sprawdzamy poprawność portu albo sprawdzamy w sumie cokolwiek, no bo tych sprawdzeń może być wykonanych dużo różnych na różnych płaszczyznach, a potem przerzucimy ten output z tego zweryfikowany już przez nas do read file'a czy do file get contents, no to się okazuje, że to nie do końca to samo. Także trzeba mieć wiedzę na ten temat, że różne funkcje mogą ten URL parsować w różny sposób, nawet wobec tego samego języka programowania. Przykład numer dwa. Tutaj troszeczkę w sumie dziwny, ale mnie się bardzo spodobał. Mamy żądanie HTTP, ono oczywiście nie jest stuprocentowo prawidłowym żądaniem HTTP, no bo tu tam nagłówków brakuje wersji HTTP, ale nieważne, to tylko przykład. I mamy jakąś stronę example.com i podajemy do niej dwa parametry, pytanie dwa, jeden, nie wiadomo co podajemy. Podajemy coś, test 1 równo 1, średnik test 2 równo 2. Moje pytanie brzmi w takim razie, jakie parametry w sumie w ogóle posiada takie żądanie HTTP? Też kilka sekund na zastanowienie się, co byście odpowiedzieli i zobaczymy, jak odpowie akurat w tym przypadku Python na to pytanie. Dobra, no więc tak jak w przypadku PHP-a mieliśmy to zależy w zależności od wybranej funkcji, to tu zależy, ale nawet nie od funkcji, tylko od wersji Pythona. Trzeba też mieć to na uwadze w momencie, szczególnie kiedy się tego Pythona upgrade'uje albo coś robi pod spodem, w momencie, kiedy użylibyśmy biblioteki parse podkreśnik QS, to się możemy mocno zdziwić. Python w wersji 3.7.4, ta biblioteka w Pythonie 3.7.4 stwierdzi, że parametry są dwa, że to jest test 1 równy 1 i parametr test 2 równy 2, pomimo tego, że średnik no, nie jest prawidłowym znakiem rozdzielającym parametry w getcie, to biblioteka i tak to przeparsowała i domyśliła się, o co chodzi, i rozdzieliła to na dwa osobne parametry. W nowszym Pythonie, w 3.9.9, sytuacja ma już się troszeczkę nieco inaczej i tam jednak biblioteka się zreflektowała i stwierdziła, że już jest tylko jeden parametr, test 1, o wartości 1 średnik test 2 równe 2, co z mojego doświadczenia raczej bardziej zgadza się z mainstreamem reszty funkcji, czy to PHP-owych, czy jakichś innych. W tym miejscu mamy sytuację, w której możemy mieć kilka systemów zestawionych ze sobą, albo nie wiem, jakieś apki za jedna za drugą, może jakiś load balancer. Ciężko mi tu teraz wymyślać jakiś wachlarz przypadków, ale w momencie, kiedy mamy aplikacje nawzajem komunikujące się między sobą i jedna stwierdza, że są dwa parametry, a jedna, że tylko jeden, to może prowadzić do bardzo niebezpiecznych rzeczy. Możemy próbować szmuglować jakieś parametry albo nawet wywalać w jakiś sposób tą aplikację. Także wiedzcie, że nawet w zależności od wersji to kwestia właśnie zależy. Przy czym znaczną część z tych rzeczy, o których tutaj mówiłem i o których Michał jeszcze będzie wspominał, daje się doczytać albo z dokumentacji, albo dosyć łatwo z różnego rodzaju postów w internecie. Także te informacje da się zebrać, natomiast no wiadomo jak jest, piszemy oprogramowanie, pośpiech, menadżer nam siedzi nad głową, albo my też po prostu nie wiemy, że coś takiego istnieje. Także zachęcam do tego, żeby rzucać okiem szczególnie na takie krytyczne funkcje używane do parsowania, do przetwarzania, do walidacji, żeby sprawdzić, czy one przypadkiem drugiego dna nie mają. Okej, zaczniemy wstęp do regexów. Na początku Memik, przydałby się taki kod, który by idealnie tutaj wszystko pisał. I oczywiście poprawnie. No to zacznijmy naszą część pierwszą regexów. Okej, więc jak dobrze wiemy, te wyrażenia regularne są stosowane w walidacjach danych wejściowych. Oczywiście zdarza się, że niepoprawnie. Dlaczego niepoprawnie? Dlatego, że mogą być skomplikowane. Ich czas wykonania spowoduje na przykład denial of service, czyli po prostu zablokowanie usług na serwerze. Są także, poniżej podałem także dwa case'y. Pierwszy z nich to jest to, że zapominamy o specznakach, które w regexach co inaczej oznaczają. Czyli na przykład, dajmy tutaj jak w tym pierwszym przykładzie, dajmy na to jest jakaś aplikacja, która by się chciała odwołać pod zasób, no i po prostu go zaciągnąć albo sprawdzić, co tam się znajduje. Więc jakiś dev wymyślił sobie, że zaimplementuje regexa, który po prostu będzie działał jako whitelista. Wszystkie domeny, dowolna domena, która rozpoczyna się od znaków alfanumerycznych, potem jest .dev, .example, potem .com. Gdzie tu jest problem?
Problemem okazuje się kropka, gdyż kropka w regexie oznacza dowolny znak, więc atakujący jest w stanie tak naprawdę bypassować to zabezpieczenie, ponieważ zamiast kropki może użyć dowolnie innego znaku, byle po prostu ta część def, example i com, to się znajdowało w naszej domenie, którą my kontrolujemy. Jeżeli chodzi o case 2, no to zdarza się po prostu tak, że nie są brane znaki nowej linii podczas tworzenia wzorca. I te dane wzorce, czyli ten dostosowanie tego patternu, czyli zmaczowanie patternu do naszego inputu, jest tylko do konkretnego znaku. I tym znakiem jest znak nowej linii. Przejdźmy dalej. Jak to dzieje się właśnie w Pythonie? Więc w Pythonie mamy dwie funkcje, które mają zadanie właśnie zmaczować ten pattern do naszego inputu. Pierwsza to jest rematch, a druga to jest research. I rematch weryfikuje tylko input użytkownika do znaku nowej linii, z kolei research bierze pod uwagę wszystko. Jak to się dzieje w kodzie? Okej. Więc załóżmy taki zły przykład, to jest troszeczkę, no ale dajmy na to, że ktoś chciał zrobić prewencję na SQL injection. Oczywiście my jako bezpiecznicy zalecamy po prostu parametryzację zapytań, jeżeli ktoś chciałby się zabezpieczyć przed SQL injection, ponieważ jest to najprostszy sposób implementacji i takiego zabezpieczenia przed tymi rodzajami atakami. No ale dobra, wracajmy do akcji. Więc ktoś stworzył sobie pattern, że będzie szukał jakichś takich typowych słów, gdzie przeprowadzane są ataki SQL, czyli na przykład union, select, znak komentarza, between. Oczywiście maczuje go do patternu z wykorzystaniem funkcji rematch. No i jeżeli znajdzie tego rodzaju wyrażenia, no to zwróci informację, że nie, że no SQL injection allowed, czyli nie pozwalamy na atak SQL, a jeżeli po prostu okaże się, że string jest w porządku, no to zwracamy informację, że można wykonać query do bazy. I na dole mamy payload bez znaku nowej linii, na górze mamy payload ze znakiem nowej linii. Chwila na zastanowienie się, myślę, że to będzie szybka sprawa i prośba o wpisanie tutaj na czacie, gdzie się wykona ten atak, z którym payloadem wykona się ten atak, a z którym nie. Dobra, 10 sekund chyba minęło, takie ekspresowe. Dobra, jaka jest różnica? No więc w pierwszym przykładzie chyba nie ma zdziwienia, no pattern znalazł, te słówka union select z komentarze. No i oczywiście wyświetliło nam informację, że nie pozwalamy na atak SQL injection. Co się dzieje w przypadku drugim? Oczywiście funkcja rematch sprawdziła pattern, ale tylko do znaku nowej linii, tak jak to jest napisane w dokumentacji. Więc wszystko po znaku nowej linii zostało po prostu przez nią niezbadane. Nie brała tego pod uwagę, ponieważ nie było takiej potrzeby. Tak to po prostu działa. Więc okazało się, że użytkownik zbypassował mechanizm prewencji przed SQL injection i po prostu udało mu się wstrzyknąć niepoprawne zapytanie do bazy danych. Co w przypadku z funkcji research? Kolejny slajd. No to tak jak tutaj było napisane wcześniej i co też powiedziałem, wszystko wydaje się w porządku, dlatego że funkcja research odwołuje się do całego inputu, który user przekazuje, więc weryfikuje wszystko, bierze pod uwagę znaki nowej linii i się nie zatrzymuje na nich. A jaki z tego morał płynie? No przede wszystkim taki, że warto czytać dokumentację i zastanawiać się nad implementacją różnych funkcji, które teoretycznie robią to samo, ale tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach i może mieć to duże implikacje na bezpieczeństwo. Poproszę slajdzik dalej. Co tutaj zalecamy razem z Bartkiem? Przydatne rzeczy. Więc polecamy taką stronkę jak ihateregex.io. Domyślnie ona ma takie gotowe regexy na typowe przypadki, weryfikacja e-maili, do adresów i tym podobnych rzeczy. Raczej są to rozwiązania kompleksowe, czyli wydaje się nam, że nie da się nic lepszego stworzyć, ale różnie bywa w świecie IT, więc nie ma to tutaj tego ograniczać. I do tego jest jeszcze odnośnik do Playgrounda, czyli do narzędzia do rysowania grafów. Jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, potrzebuje stworzyć regex, który jest niestandardowy, który ma wyłapywać niestandardowe przypadki, to myślę, że takie narzędzie mu się przyda, żeby móc zdebugować wykonywanie tego swojego regexa i sprawdzić, czy on jest poprawnie, po prostu, czy poprawnie będzie działał w aplikacji i wyłapywał to, co chce wyłapywać. Okej, z regexami to chyba tyle. Przejdźmy do bibliotek, do dependencji, czyli bibliotek trzecich. Czy ufać? Too long didn't read. Oczywiście, że nie.
A dlaczego? Myślę, że te trzy case study wam tutaj uzmysłowią. No i oczywiście ten mem z początku roku, myślę, że było gorąco, ale jakby nie patrzeć, chyba tydzień temu, jeżeli mnie pamięć nie myli, Spring to Shell, więc mamy powtórkę z rozgrywki, więc jedziemy dalej. Ok, Dependency Confusion na tak polega. Więc przede wszystkim, gdy atakujący chce przeprowadzić tego rodzaju atak, musi znaleźć plik pakiet JSON w aplikacji webowej. Ja tutaj opieram się na przykładzie dla bibliotek frontendowych, więc pakiet JSON jest jak najbardziej odpowiednim plikiem, który zawiera listę dependencies. Następnie musi go przeanalizować. Na czym polega analiza? Więc weryfikuje nazwy paczek i te, które nie występują publicznie w NPM-ie, no to nadają się właśnie do przeprowadzenia ataku. Publiczne nazwy paczek, które występują publicznie w NPM-ie, są z góry odrzucane, ponieważ nie będą służyć jako wektor ataku. Co się z kolei dzieje, kiedy dana nazwa występuje tylko w prywatnym repozytorium? Więc atakujący przygotowuje taką złośliwą paczkę i uploaduje ją do publicznego repozytorium, czyli do NPM-a. Taka paczuszka oczywiście zawiera, najczęściej będzie zawierać dyrektywę pre-execution script, gdzie będzie po prostu zawarty odpowiedni ciąg znaków, który umożliwi nam wykonanie kodu. A kiedy ten kod się wykona? No wtedy, kiedy zostanie uruchomiona komenda npm install. Nie musi to być na laptopie dewelopera, czy po prostu na sprzęcie, którym pracuje. Może to być na przykład też w procesie budowania aplikacji, kiedy dana komenda się wywoła i akurat ten pakiet JSON, to całe dependencji się rozwiąże i znajdzie teoretycznie prywatną nazwę znajdującą się w publicznym repozytorium. Jest tego profit? Oczywiście, że dla atakującego jest. Na łamach Securaka opisywaliśmy tą metodę infekcji i okazało się, że udało się spokojnie wyeksploitować Apple, Netflixa, Shopify'a, czy tam Ubera, PayPala i Microsoft, jak tutaj nawet tutaj widzicie w linku na dole. Więc bardzo ciekawy przykład, jeżeli chodzi o ufanie importowanym bibliotekom. Dalej. Ok, sabotaż. To był taki dość popularny przykład, gdzie można streścić to w takiej krótkiej historyjce. Myślę, że każdy może doczytać, jak się ten autor, to jest publicznie znane. Więc był sobie dev, stworzył on bibliotekę w modelu open source. Oczywiście rozwijał ten projekt w wolnym czacie za darmo. Okazało się, że ten projekt się przyjął, jest on używany przez największe korporacje świata i deweloperów. W pewnym momencie gdzieś doczytałem, że właśnie ta osoba miała problemy w życiu i stwierdziła, że tak nie będzie, więc po prostu zapłaćcie mi za ten projekt, skoro mam go dalej utrzymywać, albo po prostu sobie to sforkujcie, czyli utrzymujcie to sobie na własną rękę. I to nie było tak, że po tych słowach od razu popsuł swoją bibliotekę. Po prostu dał chwilę czasu na po prostu zapoznanie się z tym wszystkim. No i w pewnym momencie okazało się, że w ramach aktualizacji dodał złośliwy kod. W sensie złośliwy kod polegający na tym, że po prostu psuł działanie tych bibliotek. Nic więcej się pod spodem nie działo. Jaki jest z tego profit? W sensie wydaje mi się, że każdy musi to sobie sam odpowiedzieć. To jest bardzo ciężkie do zdiagnozowania. Przede wszystkim chyba nie warto ufać bibliotekom, którymi nie mamy kontroli. No i przede wszystkim, cóż, miejmy świadomość, że darmowo, szczególnie pracę, powinno się doceniać. Także opisywaliśmy to zachowanie na naszym Securaku i tutaj jest link na dole, gdzie każdy może sobie to bardziej doczytać. No i oczywiście trzeci przykład, czyli backdoory w bibliotekach open source'owych. Co to jest ten backdoor? No to myślę, że większość was wie. To jest taka celowo stworzona podatność w komponencie, która z reguły ma za zadanie pozwolić na nieautoryzowany dostęp do systemu atakującemu, czy na przykład wykradanie jakichś ciekawych danych. Jakie są przykłady? Więc SSH była to taka biblioteka, która znajdowała się w repozytorium pip, czyli przeznaczonego dla języka Python i miała za zadanie właśnie ułatwić obsługę SSH przez Pythona. Co się tam okazało? Okazało się, że konto twórcy zostało przejęte i został zaimplementowany złośliwy kod, który po prostu wykrada credentiale umożliwiające zalogowanie się po usłudze SSH. Kolejnym przykładem jest oprogramowanie FTP,
Oczywiście jest to bardzo stara wersja. Ją możecie znaleźć często w CTF-ach, ale przykład według mnie bardzo ciekawy. Polegało to na tym, że backdoor był zaimplementowany w taki sposób, że wystarczyło podać jako nazwę użytkownika uśmieszek, czyli dwukropek nawias domknięcia. I na porcie 6200 otwierało nam się po prostu shell do hosta, na którym mogliśmy wykonywać zdalnie komendy. Ciekawa sprawa. Głośnym przypadkiem był właśnie commit do PHP. Okazało się, że ktoś właśnie włamał się na serwer Gita PHP-owego i dodał commit, gdzie umieścił backdoor polegający na zdalnym wykonywaniu komend na serwerze, na którym ten właśnie PHP jest zainstalowany. W przypadku Koła.js, myślę, że tutaj reaktowcy bardziej wiedzą, na czym polega ta biblioteka. Ten sam przykład. Ktoś włamał się na konta twórców tej biblioteki, podszył się pod nich, zaktualizował bibliotekę, która miała przechwytywać credentiale i na całe szczęście NPM szybko wykryło dziwną zmianę i usunęło tą bibliotekę. Fixy. Okej, dla Dependency Confusion. Wydaje nam się, że takim najprostszym, w sensie najszybszym sposobem i najbezpieczniejszym jest właśnie stworzenie własnego prywatnego repo, z którego dana aplikacja będzie tylko korzystać. Jeżeli chodzi o sabotaż, no to jest taki troszkę prześmiewczy, w sensie prześmiewczy, no taki fix, nie fix, nie oszukujmy się. No raczej powinniśmy korzystać z tego oprogramowania otwarto-źródłowego, ale na zasadzie takiej, że my go utrzymujemy, a nie wszystko zwalać tak jakby na winę deva, który właśnie stworzył tą daną bibliotekę. Jeżeli chodzi o backdoor i sabotaż, to troszkę tutaj się powtórzę. Warto każdorazowo własnoręcznie weryfikować dodawane biblioteki do naszych projektów, do naszej aplikacji. W przypadku bibliotek frontendowych to mechanizmy SRI i CSP. SRI polega na tym, że w skrypcie umieszczamy hash danego skryptu, który będzie zaciągany z zewnętrznej domeny. Jeżeli ten zaciągnięty skrypt, czyli jego wartość będzie zgodna z tym haszem, który mamy umieszczony w tym tagu skrypt, to on zostanie po prostu wykonany. CSP działa podobnie, z tym, że jeżeli mamy dyrektywę nonce, no to ma ona jakąś wartość i ta wartość znajduje się w tagu skrypt i powinna być tej samej wartości, żeby dany skrypt mógł zostać wykonany przez politykę CSP. Ewentualnie wykorzystanie hasza, czyli hasza tej biblioteki, która ma za zadanie zostać wykonana. Jeżeli ona jest zgodna z tym, jak ten dany skrypt na naszej aplikacji jest zaciągany i on jest tej samej wartości, to polityka CSP go przepuści i umożliwi jego wykonanie. No i oczywiście wydaje mi się, że żyjemy w takim świecie, że ten proces automatyzacji musi być, więc w procesie CI/CD warto zaimplementować na przykład skaner różnych podatności, analizy też kodu, jakim jest na przykład darmowe rozwiązanie OWASP Dependency Check. Jeśli mnie pamięć nie myli, to obsługuje w sumie chyba wszystkie języki takie, te nowoczesne, Java, PHP, Python, C#. Także zachęcam. I tutaj na wisienkę, tort na wisience mi się wydaje, SQL Injection we frameworku i jak to jest możliwe. Czym jest ten SQL Injection sławietny? No to jest nieautoryzowane strzygnięcie zapytania do bazy danych. Jakie przykładowe frameworki miały tą podatność? No, oczywiście Django, podatność jest z tamtego roku. Laravel nie miał własnej CV, ale można było na GitHubie znaleźć właśnie odnośnik do tego problemu. Oczywiście to było z kwietnia rok temu. No i Hibernate jest już tutaj z troszeczkę starszym przykładem, do jakiego udało mi się dorwać i to była końcówka 2020 roku, bodajże listopad. Jeżeli nawet nie patrzymy pod względem SQL Injection, a chcemy sprawdzić jakieś takie te podatności krytyczne, czyli na przykład zdalne wykonanie kodu, no to oczywiście Log4Shell, Spring to Shell, no i to były te właśnie sławetne przykłady ostatnich czasów. I jaki jest fix do tego? No to najszybsze, no to aktualizacja do najnowszej wersji bez błędów. Drugi fix to być może własna implementacja, własna naprawa tego mechanizmu, gdzie się znajduje podatność, choć to może być ciężkie ze względu na to, że z reguły tego typu podatności nie są publicznie pokazywane, gdzie się znajduje błąd w aplikacji, więc trzeba tak jakby na nowo koło odkrywać i znajdować go. I nie będziemy mieć od razu tego fixa, bo już po jakimś czasie.
Istnieje też opcja, gdzie producenci właśnie wypuszczają informacje, jak zaimplementować obejście dla danego problemu i właśnie można go też zaimplementować tak, żeby po prostu przeczekać do nowszej wersji oprogramowania i by potem podbić i mieć święty spokój. Dalej. To z naszej strony tyle. Podsumowując, wydaje nam się, że przynajmniej mamy taką nadzieję, że udało nam się taką troszeczkę paranoję w waszych głowach tutaj wpleść, żeby nie ufać temu, co po prostu wrzucamy do naszych projektów, z czego korzystamy, tylko właśnie zawsze dokumentację dokładnie przeczytać, daną bibliotekę przeanalizować, posprawdzać, czy nie ma jakichś znanych podatności. I z mojej strony, jeżeli chodzi o moją część, to by było na tyle. Bartek chyba też coś. Ja tylko chciałem podziękować wam dzisiaj za to, że przyszliście nas posłuchać. Mamy nadzieję, że wasz kod stanie się bezpieczniejszy od następnego dnia, że rzucicie okiem na to, co napisaliście, jak to u was wygląda i być może podejmiecie jakieś działania, chyba że jesteście tak świetni, że nie trzeba i wszystko to, co zrobiliście u siebie, to gra. Tak jak tutaj Michał powiedział, troszkę paranoi z jednej strony, a z drugiej też zdrowego rozsądku, szczególnie przy okazji podchodzenia do kodu, który być może nie jest nasz, no bo w momencie, kiedy chociażby importujemy coś do siebie, no to musimy to trochę traktować jak swoje. Pamiętajmy, że proces tworzenia oprogramowania to nie tylko jego kodowanie, a też wszystkie rzeczy dookoła, takie jakby chociażby właśnie utrzymywanie wersji bibliotek. Zachęcam, żeby właśnie zaprząc do tego roboty, które zrobią to za nas, roboty w cudzysłowie, bo oczywiście chodzi o procesy automatyzujące CICD. Myślę, że z naszej strony to wszystko. Bardzo wam jeszcze raz dziękujemy za dzisiaj, za to, że mieliście ochotę nas wysłuchać. I cóż, oddajemy głos do studia. Dzięki jeszcze raz. Dzięki bardzo.